Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z gry City Skylines. Z tego co widzę, mamy malutkie problemy, jeżeli chodzi o wykształcenie osób w tym miejscu. Musimy pobudować więcej szkół, bo o tym powiem wam, zapomniałem w odcinku poprzednim. Zbudujemy sobie szkoły, te takie duże, żeby pasowały wyglądowo do tych tutaj budynków. Damy sobie jedną szkołę gdzieś może koło tego parku, który tutaj później powstanie w tym miejscu. Może nawet w tym odcinku. Także mamy już szkołę podstawową. Wypadałoby jeszcze jakąś zrobić dużą szkołę średnią, ale póki co na nią mnie nie stać. Mam nadzieję, że wystarczy na razie podstawówka. 8 lat tej szkoły powinni się wyedukować dość porządnie, także no problem. Tu sobie jeszcze zbudujemy na tym skrzyżowaniu taki fajny park, który pewnie widzieliście na miniaturce odcinka poprzedniego, bo go zbudowałem specjalnie pod miniaturkę, ale teraz, no tutaj faktycznie będzie, bo nawet pasuje w tym miejscu. Tej pętli nie będzie tutaj w tym miejscu, ona będzie sobie dalej, ten tor szedł na drugą stronę, do innych tam części miasta, to jest tylko takie tymczasowe, więc możemy sobie to jakąś drogę tutaj z tego skrzyżowania też wyprowadzić, ale może taką zwykłą, bez tych drzewek, bo w sumie miałem tutaj porobić parkingi i możemy sobie je porobić, bo mamy tutaj strefę taką handlową, dlatego wypadałoby parę tych parkingów koło tej strefy porobić. Mamy też taki duży parking, ale on nie działa i na nim samochody niezbyt parkują, tylko go po prostu odwiedzają i to dość dziwnie wygląda, więc użyjemy sobie parkingów takich tutaj w tym miejscu, które również troszeczkę polepszą wypoczynek w tym miejscu. Będą sobie mogli ludzie tutaj przyjść, wypocząć na parkingu. Bardzo fajne miejsce, żeby sobie właśnie tak zrobić. Bardzo fajnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o ruch tramwaji, to wygląda bardzo dobrze. Zobaczcie, ile osób korzysta z tramwaji. Szczególnie można to zauważyć na pętli w tym miejscu. Tutaj masę osób czeka, ludzie z autobusu tutaj wychodzą, idą na tramwaj. Tak samo z tramwaju idą na autobus, na pięknego Ikarusa 200. No to nie jest 280, to jest taka troszkę nowsza wersja, co ma takie drzwi, takie podwójne tylko skrzydła, a nie takie harmonijki. To jest troszkę nowszy autobus, tego co mi się wydaje. Ale ogólnie dużo osób korzysta i to mi się mega, mega podoba. W tym odcinku chciałbym sobie dojść do tych 10 tysięcy może, żeby zrobić sobie kolej, bo to myślę, że będzie dosyć fajne. Na pewno połączymy sobie drogę tutaj, żeby był jakiś szybszy dojazd, wiecie, z tej strefy Karolinowo, to myślę, że będzie spoczko. Jeszcze musimy sobie zrobić wzdłuż tutaj tych drzewek jakąś drogę, jak zawsze robię. Tutaj przejedziemy sobie jakoś tak, żeby takiego trochę, wiecie, dodać realizmu do tego miasta, żeby nie było takie wszystko równe i w ogóle. Tu sobie przejedziemy ładnie pod tymi liniami wysokiego napięcia. Proszę bardzo, to są linie napięcia wysokiego, są też średniego oraz niskiego, jakby ktoś nie wiedział. Tak ogólnie w świecie realnym, nie chodzi mi, że w grze, ale ogólnie w świecie realnym są trzy rodzaje. Tutaj sobie pojedziemy ładnie wzdłuż. Tutaj ładnie wzdłuż. I połączymy się póki co, myślę, do tego skrzyżowania tutaj, bo to jest taki główny wjazd do tej strefy tutaj handlowej. Dlatego też sobie to póki co podłączymy do tego miejsca, a pewnie sobie to z czasem rozbudujemy i będzie sobie to gdzieś tam dalej szło, jeszcze wzdłuż tych drzewek i dopiero sobie wejdzie gdzieś tutaj w tych rejonach. Oj, coś się pali. A! Pali się w tym miejscu. A bo ja tutaj nie zbudowałem żadnej straży pożarnej. O, faktycznie. Ale coś tam przyjechało. Zdążyło. No dobra. A propos tej zakładki, zróbmy sobie jakieś schrony w tym miejscu. Szczerze mówiąc. Tutaj myślę, jakiś schron może być. Gdzie by tu jeszcze kolejny zrobić? Na przykład tutaj może być kolejny schron. No i na razie mnie na więcej nie stać, ale no coraz więcej tych schronów mamy, więc też ludzie się, widzę, cieszą, rozbudowywują swoje domy, swoje mieszkania, no bo po prostu czują się bezpiecznie. Tutaj właśnie połączymy się z tą drogą jeszcze jakoś, żeby był też jakiś lepszy dojazd do tych wszystkich stref z innych miejsc na mapie.
połączymy sobie po prostu w ten sposób. Jeszcze można by połączyć się z tej drogi, ale za bardzo nie wiem do którego węzła. Chyba do tego po prawej stronie na dole, czyli tu, w ten sposób. Jest to nawet wygląda i tutaj również sobie zrobimy strefy takie, te domki przyległe. Tu musimy sobie jeszcze, a może tu jakieś damy sobie biura? Czy one jakoś się bardzo różnią, te biura? No nie za bardzo, też są takie kwadratowe, dlatego możemy sobie je troszeczkę w tym miejscu też zrobić, żeby nie były tylko w jednym miejscu w tej dzielnicy. Zrobimy sobie je też tutaj koło tego parku. No a tutaj no to oczywiście będą domki ładne, też przyległe. Mam nadzieję, że w tym odcinku dobijemy do tych 10 tysięcy mieszkańców. Powiem wam, że no nie, brakuje bardzo mało, lekko ponad 1000, więc mam nadzieję, że to się bez problemu uda. O, także tu mamy już gotową drogę. To będzie właśnie w ten sposób wyglądało. Tutaj chyba nie przejdę, no dokładnie, będę musiał to usunąć. Ale połączymy się taką ślepą drogą, może po prostu dotąd. I tyle, ale musimy i tak na póki co muszę się połączyć. W sumie stąd się mogę połączyć. A nie, bo tu już idzie prąd, dobra. To możemy sobie linię usunąć, też trochę sobie zaoszczędzimy pieniędzy. Musimy też sobie powiększyć tutaj tą strefę, tą dzielnicę, żeby można było tutaj dalej budować te domki przyległe. Jeszcze bym zrobił sobie jakąś strefę gdzieś tych domków samowystarczalnych, takich wysokich. Ale to może gdzieś przy autostradzie. Tutaj by to fajnie wyglądało, nawet tak, takie bloczki trochę wyższe fajnie właśnie wyglądają koło autostrad, nie wiem dlaczego. Jakoś tak mi się to kojarzy. Ale tutaj lecimy sobie po prostu z tymi domkami takimi zwykłymi jeszcze. I czekajcie, bo ja mam tutaj takie jeszcze fajne parki, które powinny być chyba tutaj, nie? O, to są bardzo fajne parki. Takie place ze szklanym dachem. One bardzo fajnie wyglądają. I myślę, że możemy sobie coś takiego tutaj zrobić. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Szczególnie przy tych takich drogach, które są, wiecie, no, jak mamy te drogi takie tylko dla pieszych, to one bardzo fajnie się prezentują. Takie parki. Bardzo fajne. Niech sobie tutaj stoi. Tutaj może zrobimy sobie troszkę przerwy, żeby od razu nie było okien tutaj koło tego parku. Może tu dodamy sobie jakieś ścieżeczki na przykład, albo jakieś drzewka, żeby to troszkę lepiej wyglądało. Odpauzujmy sobie grę, niech się budują. Widzę, że chcą dosyć mocno strefy handlowe. Musimy sobie je też gdzieś tutaj zrobić. A propos stref handlowych, może ja sobie zrobię, bo gdzieś tutaj był ten budynek. Tutaj chyba. Mamy te budynki takie shopping malls. Tylko one są, widzę, dosyć drogie. Bo można by takie sobie tu sklepy pobudować. Fajnie jakby one też działały jako sklepy, a nie jako budynki, gdzie się po prostu to ludzie odwiedzają. I to takie jest trochę dziwne. Mamy też Galerię Cudów, która ma bardzo krzywe drogi, ale kto oglądał odcinek, w którym to sprawdzałem, to wie, o co chodzi. Mega, mega dziwne. Dobra, mamy tak, cały czas problem z wykształceniem. Musimy koniecznie zbudować sobie w mieście uniwersytet. I myślę, że możemy sobie go zrobić z DLC Campus. I gdzie by taki uniwerek zrobić? Jak sobie tak patrzę, no to wypadałoby, żeby on gdzieś był tutaj, w tych miejscach. Na przykład tutaj, koło tego parku, który tutaj będzie później. To tu sobie ogarniemy jakiś uniwersytet. Tylko on zajmuje też sporo miejsca. Ja chciałem też zrobić tutaj dworzec kolejowy w tym miejscu, ale myślę, że ta droga to będzie sobie mogła bez problemu iść jednak troszkę obok tego dworca. To sobie jeszcze najwyżej później przerobimy, jak będzie oczywiście taka możliwość. Ale na póki co to ja sobie przejadę nim gdzieś tutaj. Przejedziemy sobie oczywiście tunelem pod ziemią, bo jakoś to lepiej wygląda moim zdaniem. Taki bardzo krótki sobie zrobimy, bo to no, nie potrzebujemy to jakoś mega. Chociaż w sumie, jak ja bym tutaj chciał sobie zrobić trochę więcej tych torów, żeby ten dworzec lepiej wyglądał. Ale nie wiem, czy to będę. Na razie sobie damy coś takiego.
taki krótki. Tu sobie wychodzimy na powierzchnię. Też dlatego właśnie zrobiłem taki krótki, żeby ten zakręt tutaj ładnie mógł wyjść. Tu musimy sobie jeszcze odrobinkę to przedłużyć i jest prawie, że idealnie, blisko wystarczająco. Okej, także tam będzie wjazd, przejazd na drugą stronę. I tu można by od razu może ten zjazd z autostrady sobie wykonać. W sumie czemu nie? Tramwajem też sobie przejedziemy i w sumie dobrze, że będzie ten zjazd. To odciążymy sobie trochę tą strefę leśnictwa i może przemysł. O, to jest dobre. Okej, także tutaj w tym miejscu, może bez linii tramwajowych, tak po prostu sobie zrobimy czymś takim. Tutaj sobie zjedziemy pod ziemię. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów w budowie tego. Tutaj sobie zrobimy... Widzę, że tu jest tak troszeczkę... Tu jest dalej, tu jest krócej, ale to myślę, że nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało. Mogę sobie zrobić w ten sposób, że wyłączymy sobie to i tak na oko sobie to zrobię. O, tak żeby to było bardziej, wiecie, równo, czyli coś takiego mniej więcej. Teraz bym to sobie pozwolił już powłączać. Tutaj sobie wyjeżdżamy na powierzchnię w tym miejscu i... tą drogą, no też przejedziemy sobie tak, żeby może tak od razu z tego nie, bo w razie czego chciałbym tu jakiś zrobić może rondo. Więc w sumie można by tutaj rondo zrobić. Dawno nie robiłem ronda. Myślę, że takiej wielkości rondo będzie dobre. Tutaj sobie jeszcze spróbuję wyjechać tym na powierzchnię, jak to będzie wyglądało. Aha. Bo to by wypadało brak funduszy zrobić gdzieś do tego miejsca i tutaj za bardzo nie będę mógł jak wyjechać. Dlatego przejedziemy sobie tym troszeczkę inaczej. Chyba, że sobie zrobimy stąd, wtedy tam ten wyjazd będzie idealny. Jak sobie zrobimy to stąd, to powinno być wtedy bailando. Tylko nie wiem, czy mnie będzie na to stać. Widzę, że tu mnie stać, tak idealnie mnie stać, ale ja sobie, moi drodzy, wezmę jakieś dofinansowanie z Unii Europejskiej, czyli pożyczkę z banku, Bank Srebrne Słońce. To powinno bez problemu wystarczyć na takie moje tutaj ekscesy. To będziemy robić. Sobie zrobimy dotąd, tutaj dotąd. I teraz zakręt. Można by go zrobić bardziej łagodniejszy, czyli to po prostu troszeczkę dalej wysunąć, gdzieś dotąd. Tutaj na oko, to chłop w szpitalu umarł, ale to akurat wyszło na oko. Tu sobie zadamy tak i jest w miarę łagodny zakręt, już bez torów tramwajowych. One się będą kończyły tutaj pod tymi torami póki co, no i ta droga sobie pójdzie gdzieś tam, oczywiście wzdłuż tych drzewek, dookoła może jakoś połączymy się z tą drogą, jeszcze taką obwodnicę. Ale przynajmniej teraz wiem, gdzie mogę już mniej więcej to wszystko robić. Tu będzie może jakieś odejście jeszcze i tu będzie sobie stał ten dworzec, więc też sobie taką drogę wykonajmy, żebym wiedział, gdzie mam nie budować różnych rzeczy. To jakoś tak i połączymy się na przykład z tą drogą. O, także będzie bardzo fajne dojście też tutaj dla ludzi do stref handlowych. Okej, i tu mamy teraz fajne miejsce na zrobienie tego kampusu. Tu sobie jeszcze drogi porobię tak, jakbym widział ten park, gdzie by on tutaj miał powstać. Czyli mniej więcej tutaj w ten sposób. Tutaj sobie przejedziemy tak, wzdłuż tych drzewek mniej więcej. Tutaj w ten sposób, tutaj może bez tych linii pomocniczych jakoś. Tak, oczywiście tu będę pewnie zmuszony do usunięcia, no dokładnie, bo mi akurat w ten sposób wyjdzie. Tutaj może te drzewa nie będziemy aż tak bardzo jechać. Zrobimy jakoś tak. Tutaj tak i tu sobie już będziemy zawracać. Mniej więcej w ten sposób sobie zawrócimy. Czy ja mam prąd? Nie mam prądu. Tutaj sobie zawrócimy w ten sposób, tam sobie dodamy tu jakieś drzewka. I tutaj również już ładnie wzdłuż drzew. I wjedziemy sobie gdzieś tutaj w te rejony, koło szkoły podstawowej. Także będą sobie dzieci mogły po szkole do parku, ładnie na jakieś pi...
na jakiś piknik sobie zrobić. Okej, także w ten sposób i teraz wiem, gdzie mogę robić ten kampus. Odbudujmy sobie linię napięcia wysokiego. Okej, tylko troszeczkę przeniesiemy tę linię jednak, bo tu bym chciał zrobić ten kampus. Tę linię sobie damy na razie tak. Okej. I róbmy sobie teraz strefę, bo już chyba mogę dokładnie wyznaczyć obszar kampusu. No nie, nie, nie sobie gra idzie, niech się hajs zarabia, bo te budynki, powiem wam, no kosztują, jeżeli chodzi o ten kampus, ale i tak prawdopodobnie nie wykorzystam tych budynków w całości. Dopiero od kolejnego poziomu będę mógł budować różne inne rzeczy. Więc na razie też nie będziemy robili jakoś strasznie ten kampus duży. No on byłby na całą tutaj tą, ten obszar, tak mi się wydaje. Tu jeszcze widzę, że nie zrobiłem wody. Zapomniałem o wodzie. To sobie to jeszcze na szybko tutaj wykonam. Tutaj ładnie pod drogami. Tak. Tak. Tak, tak i tak. Wszyściutko pięknie podłączone. Tu sobie jeszcze podłączymy. Tak, tak. O, ho, 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 ho. Coś mi tutaj nie za bardzo wyszło. Bardziej w ten sposób. Okej, także woda powinna być. No, musimy tutaj ogarnąć tą szkołę. Znaczy tą, co teraz właśnie robię. Dlatego na razie, no to gra sobie niech tam idzie. To sobie na razie zrobimy gdzieś dotąd, bo pewnie będę mógł póki co zbudować po prostu parę tych budynków. O, widzę, że też sobie samochody korzystają tutaj z tej drogi. Bardzo fajnie. Odciążymy też trochę ten wjazd, który jest póki co tutaj główny. Okej, i to będzie nasz póki co taki mały kampusik. Taki kampusek. Coś takiego. Wcale nie taki mały jest. Dobra. I lecimy sobie teraz ze szkołami. I co ja mogę zrobić? Mogę zrobić politechnikę. Budynek administracji Politechniki. Na razie mnie na niego nie stać, ale gdzie ja bym sobie go zrobił, już tak szczerze mówiąc. Taki budynek główny. To jest, no, to jest budynek główny, więc można by go przy jakiejś w miarę głównej drodze gdzieś tutaj wykonać. Też można by jakieś dodatkowe wjazdy w sumie zrobić, na przykład gdzieś stąd. Jakiś kawałeczek drogi. Bo też będziemy sobie tutaj z czasem robili jakieś tramwaje, więc żeby sobie ludzie mogli tutaj bez problemu do tego kampusu dojść. Tutaj myślę, jakiś wjazd by mógł być. Jeszcze z tej drogi jakiś kolejny wjazd sobie zrobimy. Szybszy przejazd do parku, szybszy przejazd do tego kampusu. Okej, coś takiego. I tutaj gdzieś w tym miejscu będzie mógł sobie stać ten budynek. Czy ja mogę sobie jeszcze jakąś pożyczkę wziąć? Nie mogę na razie. Także musimy sobie czas trochę przyspieszyć. Coś się pali znowu. Tutaj. Koniecznie muszę zrobić tą straż, ale no... Na razie to priorytetem to jest ten kampus, ale mogę sobie go już zbudować. Okej, przechodzimy sobie tutaj. Budynek Politechniki pięknie w tym miejscu będzie sobie stał. On prezentuje się dosyć fajnie, tak w miarę nowocześnie, więc nie zepsuje mi tutaj tego krajobrazu tutaj tych budynków. No te szkoły to musimy jak najszybciej tutaj porobić. Najgorzej chyba z tego, co mi się wydaje, to wyglądają, znaczy tak, nie że tak, no, najgorzej, tylko staro. Bodajże chyba uniwersytet, one są takie mega stare. Okej. Akademiki. Zrobimy sobie akademiki. Czekajcie, ja to muszę jakoś fajnie to wszystko tutaj porobić, żeby to wyglądało. Tutaj będzie taka ścieżeczka, która będzie łączyła się może na wprost. O. I przy niej będą sobie stały akademiki. Bo chciałem je zrobić tu, ale tutaj będzie dworzec, więc wiecie jak to jest. Żeby nie męczyć tych studentów, tam sobie to też pociągniemy drogę w tamte rejony, znaczy drogę, ścieżeczkę. I ja bym sobie je chciał właśnie porobić tak w takim stosunku. Tylko musimy sobie grę uruchomić, bo to są drogie rzeczy. Okej, tutaj będzie pierwszy budynek. Tu sobie zrobimy od razu ścieżeczkę obok. No tam sobie będzie dalej szła i się będzie łączyła później za tymi budynkami. No, już mnie za chwilę będzie stać. Już coś...
Dobra. I tu będzie sobie stał kolejny budyneczek. Proszę bardzo. Można by też porobić jakieś wydziały, ale to chyba jeszcze mogę zrobić wydział, Akademia Policyjna, ale to jeszcze za. Ohohohoho. Tu widzę sporo problemów w tym rejonie miasta, jeżeli chodzi o śmieci, bo no trochę tutaj daleko jest, szczerze mówiąc. Dobra, tak, po pierwsze woda i prąd. Póki mnie jeszcze stać, to sobie to tutaj ładnie zrobimy. Tutaj sobie przejedziemy pod ulicami. Tak. I póki co albo sobie to już całe zrobimy, bo to w sumie nie jakoś bardzo daleko, a pewnie o tym później zapomnę. Dobra, także tu mamy już wodę gotową. Jeszcze prąd. Prąd sobie zrobimy no po prostu w ten sposób tutaj, żeby już ta politechnika miała jakikolwiek prąd. Tu bym jeszcze sobie ten zjazd z autostrady w sumie ogarnął. Już tutaj jestem. Tak, robimy sobie to na początku z takiej zwykłej drogi, bo ona ma te takie fajne linie i fajnie się przyciąga, bo ta autostrada to się nie przyciąga, chyba że się po prostu u mnie tak nie robiło z racji, że miałem mody. No i to idealnie zrobiłem w odległości od tej drogi, także bardzo, bardzo to mnie cieszy. To są, powiem wam, drogie rzeczy. Takie budowanie tych tuneli, taki odcinek kosztuje 2000. Aha, czemu ja to w ogóle zrobiłem pod ziemią? What? Na razie to oczywiście będzie, patrzcie, 3000 za tak mały odcinek. To jest naprawdę sporo, powiem wam. Teraz musimy sobie zrobić wjazdy. Oczywiście jak najłagodniej tylko możemy. 430. Ja sobie jeszcze polecam, jak mi się w ogóle uda. Nie, bo sobie możemy to połączyć, żeby drugi odcinek zrobić ładnie, równo. Tutaj widzę, nie mogę, ale i tak ładnie wyszło równo. Także jestem zadowolony z tego efektu. Tutaj oczywiście tak samo. 400 i 400. Jest to w miarę równo, także jest git. No i to oczywiście wypadałoby jeszcze zamienić na drogi autostradowe, dwupasmowe, jednokierunkowe. O, to nie jest takie drogie, tylko tysiaczek. To akurat spoczko. To jest akurat takie jeszcze do przeżycia. Oj, bo tu mi się zamieniły kierunki. No tam się samochody kręcą. Okej, także tak to będzie wyglądać. Mamy już wjazd do miasta zrobiony. Czemu tutaj wody nie ma? Aha! Nice! Tu sobie jeszcze zrobimy tak. Tutaj sobie jeszcze zrobimy tak. I na razie tak, tam żebym też to wszystko miał gotowe. Czemu ja mam w ogóle pogodę w Fahrenheitach? 84 stopnie Fahrenheita. Bardzo lubię te pogody Fahrenheita. One są dosyć dziwne, szczególnie jak jest, przypuśćmy, 20 Fahrenheitów. To jest na minusie, jeżeli chodzi o stopień Celsjusza. Ok, dajmy sobie na Celsjusza. I katastrofy mam wyłączone, bo to jeszcze robiłem. Możemy sobie ich użyć. Może coś przyjdzie dzisiaj jeszcze, jakaś katastrofa. Użyj katastrof losowych. I połączymy się też od razu tutaj z tą autostradą. Tylko że nie wiem, czy mnie będzie na to stać. Jak sobie damy na maksa, to mnie będzie stać. Zrobimy sobie tak, autostradę dwukierunkową. I teraz zobaczę, sobie zrobimy to z takiej drogi. A nie, to tutaj działa też. Czyli to przez te mody tak było, że nie było tych takich linii. A widzicie. I to sobie O, mamy małe miasteczko, moi drodzy. I mamy kolej, ale dzisiaj będzie dużo rzeczy do robienia. Mamy tak, mamy również kolej jednolinową, również jednoszynową, mamy pociągi, budynki ungetowe kolejnego poziomu, zagospodarowanie przestrzeni. O, to jest dobre, to sobie musimy użyć, żeby było hajsu więcej. Mamy nowe budynki odblokowane, nowe parki, park jogi, dużo dworców, mamy elektrownię wodną, mamy stadion i tą elektrownię bym sobie gdzieś zrobił, szczerze mówiąc. I też dostaliśmy sobie zastrzyk gotówki, co mnie osobiście cieszy. Będę mógł sobie dokończyć ten kampus. Myślę, że dworzec wykonamy sobie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Bo tu mamy i tak już końcówkę tego odcinka mniej więcej. Sobie jeszcze rozbudujemy trochę te lasy, bo mamy spore zapotrzebowanie. Także pozwolę sobie to odrobinkę rozbudować. Jakimiś fajnymi
Tu w ogóle zrobiłem sobie takie, wiecie, takie wolne miejsca na jakieś, tutaj mogą być ścieżki, przypuśćmy rowerowa czy jakaś, dlatego że tą drogę bym sobie też później zamienił na taką, wiecie, szybkiego ruchu, żeby tu był taki fajny dojazd, nawet mogę to teraz zrobić, żeby tutaj była droga taka szybkiego ruchu, coś takiego, bo tutaj żeby nic przy tym nie stało, a ścieżki rowerowe i te inne po prostu połączymy sobie tutaj do tego miejsca, żeby sobie ludzie mogli bez problemu przejechać. O, takie ścieżeczki tu sobie zrobimy rowerowe. Tutaj tak. Teraz sobie to wyłączymy. Bym płacił tylko kątowe. I tutaj sobie zrobimy tak. I tu sobie zrobimy tak. O, i tu sobie powinni rowerzyści bez problemu przejechać przez pasy. I tamte ścieżeczki gdzieś tam dalej będą sobie szły. A po drugiej stronie będzie taka ścieżka dla pieszych. Tylko tutaj musi być taki odcinek, gdzie będzie i rowery, i ludzie. Czyli coś takiego będzie tutaj musiało być. W ten sposób. I to sobie połączymy tą ścieżkę rowerową do tej, znaczy to, tą ścieżkę dla pieszych do rowerowej, żeby tu sobie mogli ludzie przejść na drugą stronę. No, tak się czasem robi. Dobra, no i także coś takiego i to gdzieś tam dalej taka ścieżka dla pieszych, żeby sobie była. A tu sobie rozbudujemy teraz to leśnictwo odrobinkę. Co ja tu mogę zrobić jeszcze? Mamy drugi poziom. Mam produkcję, nie mam zakłady produkcji peletu z biomasy. O! To by wypadało sobie zrobić, tylko to ma zanieczyszczenie dosyć spore. I to bym też zrobił gdzieś koło tego przemysłu najchętniej, bo to ma zanieczyszczenie, a ja bym nie chciał, żeby mi to brudziło tam ten las taki ładny. Gdzie by to tutaj zrobić? Gdzieś tutaj na przykład, w tym miejscu? Czy po drugiej stronie tych torów? Albo gdzieś w tym miejscu sobie to zrobimy. Tu sobie usuniemy odrobinkę tego płotu, kawałek drogi do tych torów i tu będzie sobie stał ten budynek. Przeniesiemy sobie też na chwilę tą oczyszczalnię, może na drugą stronę bardziej. Gdzieś tutaj. Połączymy sobie ją również tutaj z tymi sieciami. I tu będzie gdzieś ten zakład peletu z biomasy. On jest duży budynek. Aha, bo to musi być na obszarze przemysłowym. O matko. No nie, no to trudno. No to będzie musiało tutaj gdzieś to sobie stać niestety. Ale może w takim miejscu, gdzie nie ma lasu, czyli gdzieś tutaj. Sobie to postawimy troszeczkę z dala od tego wszystkiego, ale i tak musimy zrobić tutaj dzielnicę. Park. Czy ja zrobiłem tutaj dzielnicę? Serio? Obszarem kampusu mogę sobie zrobić tą dzielnicę? Rozbudować, powiększyć, spoko. I tutaj sobie zrobimy ten budynek z biomasy. I teraz tak, mamy tutaj papier. Tutaj produkujemy sobie drewno budowlane i możemy sobie chyba jakąś fabrykę, moi drodzy, wykonać. Chyba coś takiego było. Która potrzebuje roślinne i te drewniane. Co my tu mamy? Dokładnie, fabrykę mebli sobie możemy zrobić. O, ona też przyniesie spory hajs. I taką fabrykę może postawimy sobie tu, bo tu się idealnie zmieści. Jak już zrobiłem takie miejsce, no to myślę, że nie ma problemu. Tutaj widzę też już prąd wszędzie w miarę jest, co możemy sobie pousuwać niektóre te linie napięciowe. Okej, no i czekamy sobie aż tutaj, aż przywiozą jakieś fajne rzeczy do tego. O, możemy sobie też usunąć tutaj, bo też pisaliście mi, że mi to trochę za bardzo tutaj wchodzi. Tutaj sobie porobimy jeszcze, mogą się pobudować jakieś takie małe budynki czy coś, no. Także tak to będzie tutaj się prezentować w tym miejscu, myślę, że dosyć fajne. To sobie tak możemy troszeczkę bliżej tego zrobić. To tu sobie jeszcze wykonamy ogrodzenie, co to jest? Podmiejskie, aha, to, o, to jest to, co nowe doszło, jak to w ogóle wygląda.
Ono jest takie trochę za bardzo na jakąś taką właśnie pasuje na taką budowę czy coś. Ale ja właśnie chyba wszędzie robię to takie parkowe, bo ono tak wygląda tak w miarę normalnie. Tutaj mogę jakoś tak przejechać. To sobie przejedziemy w ten sposób na razie. I powiększymy sobie też trochę ten obszar przemysłowy. O, dobra, niech będzie. Okej, teraz ten kampus sobie tu jeszcze. Tu w ogóle jaki ruch jest? A, bo tu jest zjazd, o, jaki idealny. Tu sobie jeszcze wyłączymy lampki, bo one są niepotrzebne, tylko blokują. Tutaj, tutaj i tutaj. W ten sposób. Dobra, rozbudujmy sobie ten kampus odrobinkę. No tego na razie nie zbuduję niestety, bo to kosztuje sporo hajsu. Tak, zakończyłem sobie na akademikach, także tak, potrzebujemy jeszcze świetlicę. Świetlicę możemy sobie zrobić, no tutaj byłyby te akademiki, tak myślę, do końca. No to gdzieś tutaj będzie taka ścieżeczka. O, ona będzie sobie też szła. No tutaj już raczej nie będzie akademików, więc ona się może tutaj zakręcać w ten sposób. Szkoda, że jest taka kolizja, nie wiadomo z czym w sumie. Ale to będzie jakoś mniej więcej w ten sposób. I gdzieś po środeczku zrobimy sobie taką, nie tą, tylko taką świetlicę, żeby tu mieli wszyscy w miarę blisko. Na przykład tak na oko, może nie na oko, bo ja bym sobie tutaj chciał właśnie porobić te takie ścieżeczki. Tu, jaka tu jest odległość? 140. Czyli tu będzie kolejna 140. No jeszcze ja bym to mógł tak 140. Czyli tu będzie kolejna. I może gdzieś tutaj będzie kolejne takie dojście i będzie sobie stała w tym miejscu właśnie stołówka. To jest stołówka? Sorki, świetlica. Utrzymanie działu zieleni. No to może być na przykład gdzieś przy tej, no albo tutaj na przykład, o, w tym miejscu, bo tutaj to sobie damy jeszcze jakąś ścieżeczkę. Klub książki, no to bardziej tak w głębi, żeby nie hałasowało od drogi. I to na razie tyle, jeżeli jakich budynków tutaj mogę pobudować. Sobie jeszcze poza odcinkiem dobuduję trochę tych akademików, więc w sumie mogę jeszcze sobie jednego tutaj dobudować. One są w tą stronę zwrócone, okej. Także, no, może tutaj się sporo osób uczyć. Problemy chyba, no nie, no nie ogarnęły się, bo jeszcze nie ma żadnego wydziału. Tu jeszcze widziałem też mały problem, tego jeszcze nie mogę. Tutaj z osobami zmarłymi. Tu jeszcze można by jakieś skrzyżowanie zrobić, żeby lepiej tutaj było, wiecie, lepszy dojazd tutaj do tamtej strefy, to sobie zrobimy coś takiego. O, będą sobie mogli tutaj szybciej, łatwiej wyjechać. No, także póki co tutaj kampusik na razie taki nie za duży, nie za mały, ale będzie się to z czasem rozrastać. Tutaj ten zjazd autostrady naprawdę nieźle pomógł, odkorkuje też trochę tą część miasta, strefy przemysłowe, bo sobie te samochody tędy jeżdżą z tego co widać, więc to mnie też bardzo cieszy. To jeszcze nie działa, bo nie ma wody, zarąbiście, ale już będzie działać. Także moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku, troszeczkę długi, ale dawno nie było odcinka, więc musiałem się jakoś zrehabilitować. Ja się z wami żegnam, na razie, pa pa.